Dzień dobry Państwu. Ponieważ zaczynamy z opóźnieniem, więc szybko przejdę do rzeczy, że tak powiem. Bardzo dziękuję za bardzo miłe wprowadzenie i przedstawienie mnie. Chciałabym, proszę Państwa, ponieważ z tego co wiem, słuchają mnie między innymi nauczyciele, wykłady te są adresowane między innymi do nauczycieli, do uczniów. Być może rodzice uczniów mnie słuchają również. Chciałam zacząć od takiej refleksji, która sprowadza się do takiego pytania, odpowiedzi na pytanie, dlaczego moim zdaniem takie właśnie spotkania, takie wykłady jak dziś, które dla Państwa przygotowałam, są ważne. Ponieważ często jednak spotykam się do tej pory, chociaż to się już bardzo zmieniło w ostatnich latach, ale jednak ciągle spotykamy się z tym, że niewielka jest wiedza, na przykład wśród nauczycieli, dotycząca tego, w jaki sposób wykorzystać można wyniki badań neuronaukowych w edukacji, w jaki sposób bada się i co pokazują wyniki badań dotyczące efektywności pewnych metod opartych właśnie na badaniach neuronaukowych, jakie mają one zastosowanie w edukacji czy w terapii deficytów, które dotyczą umiejętności szkolnych, właśnie na przykład. W związku z tym wydaje mi się, że popularyzowanie takiej wiedzy, no, jest niezwykle ważne, żeby był przepływ tej informacji i żeby na przykład nauczyciele wiedzieli, z jakich danych, z jakich wyników badań czerpać, w jaki sposób inspirować się, planując czy projektując różne programy czy metody edukacyjne, czy też aby wiedzieć, na czym powinny się opierać proponowane metody pracy z dziećmi, które mają trudności w nauce. Ja akurat się będę skupiać na umiejętnościach matematycznych, ponieważ tym się zajmuję, ale problem ten dotyczy oczywiście nie tylko umiejętności, no ogólnie mówiąc, numerycznych, umiejętności związanych z posługiwaniem się liczbami. Więc istotność takich właśnie spotkań jak dzisiaj jest dla mnie związana z tym, że brakuje po prostu takiej, ciągle jeszcze jest zbyt mała komunikacja między naukowcami a praktykami, czy też naukowcami a nauczycielami, no, czyli też praktykami de facto, czy też rodzicami dzieci, które mają takie czy inne problemy. Druga rzecz, która jest ważna, jeśli chodzi o komunikację między nauką a praktykami, to jest ciągle utrzymująca się na przykład wśród nauczycieli bardzo duża popularność różnego rodzaju neuromitów, psychomitów, czyli takich faktów, które są powielane, przekazywane teraz w dobie internetu, tym bardziej ma to ogromny zasięg, takich właśnie niby faktów, pseudofaktów, które nie mają żadnych podstaw naukowych. I ważne jest to, żeby te mity obalać, żeby naukowcy popularyzowali faktyczną wiedzę, wyniki, rzeczywiste wyniki z badań naukowych. Często też się spotykam niestety z tym, że jest niechęć do współpracy, czyli niechęć do tej komunikacji. I w związku z tym takie spotkania jak dziś są ważne, żeby zachęcać jednak do wymiany myśli, zachęcać do edukowania się, znaczy nauczycieli na przykład zachęcać do edukowania się, żeby potem nie spotykać się właśnie z takim murem w postaci stwierdzenia, że na przykład nauczyciele negują istnienie czegoś takiego jak dyskalkulia, albo mówią, że nie chcą, żebyśmy prowadzili badania na terenie ich szkoły, bo jeszcze nie daj Boże się okaże, że jakieś dziecko ma jakiś problem i oni wtedy nie wiedzą, co z tym zrobić. Więc po to są takie wykłady, takie spotkania popularyzujące naukę, żeby pokonywać tego typu problemy, o których mówię. I tutaj Państwu chciałam od razu polecić taki przetłumaczony kilka lat temu na język polski raport Paula Howard-Jonesa, jak odkrycia z badań nad mózgiem mogą wpłynąć na praktykę edukacyjną. Czyli co właśnie mówią wyniki badań neuronaukowych na temat różnego rodzaju interwencji edukacyjnych.
Tylko tu oczywiście też od razu przestrzegam, jak Państwo będziecie szukali, no to jest oczywiście pozycja godna polecenia, ale jak Państwo będziecie szukali jakiejś literatury na ten temat, to też unikajcie, znaczy z dużą ostrożnością traktujcie wszelkie informacje w internecie na temat skuteczności pewnych technik, które są okraszone różnymi fachowymi terminami, czy też właśnie przedrostkami neuro, bo czasem można się no właśnie nadziać na różne pseudofakty, różne mity bez podstaw naukowych. Więc, a to jest niestety bardzo popularne obecnie, żeby ładnie naukowo, w ładną naukową otoczkę ubierać rzeczy, które nie mają podstaw naukowych. To tyle tytułem wstępu. Ja dzisiaj właśnie chcę Państwu opowiedzieć między innymi o swoich wynikach badań dotyczących wpływu, efektywności takich metod edukacyjno-terapeutycznych jak gry komputerowe na poziom umiejętności numerycznych u dzieci. Liczbami posługujemy się, proszę Państwa, od urodzenia. To jest często zaskakujące dla osób, które pierwszy raz słyszą coś takiego, czy pierwszy raz czytają o tym, że no bo oczywiście wiadomo jest to i jest to zrozumiałe, że posługujemy się i w rozwoju się to zmienia, w rozwoju dziecka, posługujemy się różnymi formami informacji numerycznej, różnymi formami liczb, różnych formatów liczb używamy. Może to być reprezentacja analogowa, czyli krótko mówiąc, ile jest elementów w zbiorze, liczebnościami zbiorów. Może to być reprezentacja werbalna, czyli słowa, liczebniki. To się w rozwoju pojawia później. Symbolami się oczywiście posługujemy, takimi jak liczby wyrażone w postaci cyfr arabskich, czy wreszcie czwarta, ta, która mnie najbardziej interesuje, ten typ reprezentacji liczby, reprezentacja przestrzenna, która dotyczy zależności, właśnie tych zależności numeryczno-przestrzennych, czyli czegoś, co jest związane z różnicami w wartościach liczbowych, tak? Odległościami, krótko mówiąc, na mówimy mentalnej osi liczbowych, odległościami poszczególnych liczb od siebie. I tą analogową reprezentacją, tą, która tu jest wymieniona jako pierwsza, posługują się dzieci już bardzo małe, nawet u noworodków stwierdzono umiejętności, takie jak szacowanie, takie jak określanie liczebności bardzo małych zbiorów, na przykład dźwięków czy bodźców wzrokowych u noworodków czy no, u niemowląt to już tym bardziej. To są zresztą też umiejętności, które dzielimy z innymi gatunkami zwierząt, co dowodzi, te wszystkie rzeczy dowodzą tego, że są to umiejętności wrodzone, a więc od samego początku, od urodzenia posługujemy się liczbami, tylko oczywiście nie od samego początku wszystkimi tymi typami reprezentacji, umysłowymi typami reprezentacji liczb się posługujemy. Szereg obszarów mózgowych jest zaangażowanych w przetwarzanie liczb, ale takie kluczowe, bardzo ważne obszary, których znaczenie się podkreśla od wielu lat w literaturze, co pokazują wyniki badań, to jest z jednej strony zakręt kątowy. Tutaj Państwu pokazałam na tym obrazku z lewej strony, na tym rysunku mózgu widzimy, gdzie znajduje się zakręt kątowy, a drugim takim ważnym obszarem w przypadku umiejętności posługiwania się liczbami, w szczególności tą umysłową reprezentacją przestrzenną liczb, czyli posługiwanie się mentalną osią liczbową, jest bruzda śródciemieniowa, którą Państwo widzicie na tej ilustracji po prawej stronie. Ona jest tutaj zaznaczona na czerwono. Ale oczywiście bardzo istotne są, to nie są takie w oderwaniu od działania pozostałych struktur, innych struktur mózgowych, miejsca, to nie jest tak, że one wyłącznie zajmują się, pełnią funkcję w posługiwaniu się materiałem numerycznym. Istotne są różne połączenia pomiędzy korą ciemieniową, czyli właśnie tą, gdzie ta bruzda śródciemieniowa i zakręt kątowy się znajdują, a różnymi obszarami odpowiedzialnymi za wyższe funkcje poznawcze w korze czołowej. I to w rozwoju się oczywiście zmienia się siła tych połączeń, zmienia się znaczenie tych połączeń będących podłożem umiejętności posługiwania się liczbami. No i jak to jest właśnie z tą zależnością między liczbami i przestrzenią?
Po pierwsze, wiele badań pokazało, najpierw klinicznych, a potem badań takich eksperymentalnych z udziałem zdrowych ochotników, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Badania te pokazały, że zarówno umiejętność posługiwania się liczbami, jak i umiejętności wzrokowo-przestrzenne, zdolności związane z operowaniem przestrzenią, czy uwaga przestrzenna, one mają wspólne podłoże, wspólne korelaty neuronalne odpowiadają za tę umiejętność. Czyli uszkodzenie, to pokazały badania kliniczne, uszkodzenie tych obszarów ciemieniowych skutkuje z jednej strony utratą umiejętności posługiwania się liczbami, jak również trudnościami z posługiwaniem się operowaniem przestrzenią. Więc ma to swój wspólny mózgowy mianownik. Oprócz tego, kiedy chwilę pomyślimy o tym, na czym opiera się pomiar, na czym opierają się obliczenia matematyczne, to szybko dochodzimy do wniosku, intuicja nam to podpowiada, że pomiar czy obliczenia matematyczne opierają się na istnieniu wspomnianej już mentalnej osi liczbowej i opierają się na odległościach pomiędzy liczbami. Czyli im dalej na tej osi liczbowej znajdują się od siebie dwie liczby, tym większa jest różnica między wartością liczbową jednej liczby i drugiej. Albo im większa liczba, to tym znaczy, że jest ona tym dalej na prawo od pewnego punktu odniesienia, czyli na przykład przy osi liczbowej, na przykład od zera. Im dalej ona znajduje się od zera na prawo, tym większa jej wartość liczbowa. Im dalej znajduje się na prawo jakaś liczba od innej liczby, tym większa jest ona, jedna liczba od drugiej. Natomiast im bardziej na lewo się przesuwamy, tym mniejsza wartość liczbowa. Więc jest takie uszeregowanie, uporządkowanie tych liczb na mentalnej osi liczbowej, dokładnie takie samo, jakie jest na tych osiach liczbowych, które pamiętamy jeszcze ze szkoły, w zeszytach od matematyki, gdzie rysowaliśmy w układzie takim horyzontalnym, poziomym. Rysowaliśmy osie liczbowe i uczyliśmy się arytmetyki, dodawania i odejmowania, rysując właśnie takie strzałki, jak tutaj na przykładzie jest pokazane, że przesuwamy się o określoną liczbę miejsc, aby obliczyć, ile to będzie, na przykład właśnie 2 dodać 4. Oprócz tego wiadomo z bardzo wielu badań, że sama prezentacja liczb, samo przetwarzanie liczb, nawet nieświadome przetwarzanie wartości liczbowej prezentowanej liczby powoduje, że nasza uwaga przestrzenna kieruje się na prawo bądź na lewo, w zależności od tego, jaka jest wartość liczbowa. Właśnie czy ta liczba jest duża, czy ta liczba jest mała. No więc uwaga wędruje jakby w zgodzie z tym, gdzie na tej mentalnej osi liczbowej ta liczba się znajduje, czy bardziej na prawo, czy bardziej na lewo. Jeśli chodzi o badanie tych zależności numeryczno-przestrzennych i ukształtowanie tej mentalnej osi liczbowej, rozwój tej mentalnej osi liczbowej u dzieci, stosuje się szereg różnych zadań, z których no, jedno z takich dość powszechnie stosowanych, które pozwala nam określić, czy mentalna oś liczbowa wykształciła się u dziecka i ona jest wykształcona na odpowiednim poziomie i posługuje się prawidłowo mentalną osią liczbową, a to jest z kolei podstawą rozwoju umiejętności arytmetycznych, jest takie zadanie szacowania miejsca liczby na osi. W literaturze anglojęzycznej nazywa się to Number Line Estimation Task. Ja się będę czasem takim skrótem posługiwać od tego NLE. I to zadanie, w skrócie rzecz ujmując, polega na tym, że prezentuje się na ekranie, kiedyś to było częściej stosowane w wersjach papierowych, oczywiście teraz, jak możemy większość zadań takich testowych programować i możemy w wersjach komputerowych prezentować pewne zadania do wykonania.
żeby mierzyć pewne umiejętności. Na ekranie wyświetla się pustą oś liczbową. Tu jest przykład akurat takiej osi, gdzie mamy zakres od 1 do 9, ale najczęściej w badaniach stosuje się osie od 0 do 100, albo od 0 do 1000, czy nawet szerszy zakres od 0 do 10 tysięcy czasami. Generalnie chodzi o to, że jest pierwsza i ostatnia wartość jest zaznaczona na tej osi. Nie wiem, czy Państwo to widzą, tam jest taka bardzo mała jedynka i dziewiątka i nad osią wyświetla się jakaś liczba i teraz zadaniem dziecka jest za pomocą na przykład takiej strzałki, akurat w tym teście, który myśmy stworzyli, dziecko poruszając myszą komputerową porusza się tą strzałką po to, żeby kliknąć w tym miejscu, w którym uważa, że ta liczba ma swoje miejsce na osi liczbowej, czyli nie widząc żadnej podziałki, nie widząc tych liczb na osi liczbowej, mając do dyspozycji tylko pustą oś liczbową oraz początkową i końcową wartość, dziecko musi oszacować, gdzie jego zdaniem ta liczba wyświetlana na ekranie jest zlokalizowana. I ona się może wyświetlać w formacie symbolicznym, bądź jak widzimy, niesymbolicznym, czyli w postaci zbioru kropek, które trzeba policzyć i wskazać, gdzie, no tu w tym przypadku znajduje się liczba 3. I teraz to, co się mierzy w tym zadaniu, to jaka jest wielkość błędu tego szacowania, czyli jak daleko dziecko od właściwego, rzeczywistego miejsca danej liczby, gdzie ta liczba jest przypisana rzeczywiście, gdzie ona się faktycznie znajduje, jak daleko od tego miejsca na prawo bądź na lewo dziecko wskaże, gdzie jego zdaniem ta liczba się znajduje. Oczywiście im młodsze dzieci, tym ta wielkość tego błędu szacowania miejsca liczb na osi jest większa, a co więcej, no i ona oczywiście maleje, ta wartość tego błędu maleje z wiekiem, ale też wiadomo, że wielkość tego błędu jest większa u dzieci z trudnościami w matematyce, czyli właśnie na przykład u dzieci z ryzykiem dyskalkulii, u osób z dyskalkulią. To szacowanie jest poważnie po prostu zaburzone i bardzo daleko na prawo bądź na lewo od właściwego miejsca jest szacowane miejsce liczby, która jest narzucona przez program. No i właśnie co się dzieje wtedy? Pokazywałam Państwu te miejsca w mózgu, które są podłożem kształtowania się podstawowych umiejętności numerycznych. To jest z kolei punktem wyjścia do kształtowania się coraz bardziej złożonych umiejętności posługiwania się liczbami. I teraz co się dzieje, kiedy w rozwoju kory ciemieniowej, czy właśnie nastąpi nieprawidłowy rozwój tych struktur korowych, które są odpowiedzialne za kształtowanie się tak zwanego, mówimy, zmysłu numerycznego, czy też poczucia liczby, co odpowiada za rozwój podstawowych, bazowych umiejętności numerycznych. Nie chcę celowo mówić matematycznych, bo tu trzeba szerzej to jakby potraktować. Nie wszystkie umiejętności numeryczne są umiejętnościami, zdaniem wielu, są umiejętnościami matematycznymi. No więc wtedy właśnie mamy do czynienia z tak zwaną dyskalkulią rozwojową, kiedy nieprawidłowo rozwijają się te struktury w korze ciemieniowej, które są odpowiedzialne za posługiwanie się liczbami, mamy do czynienia z dyskalkulią. I to jest zaburzenie, to jest taka, no, przykład tego, jak się definiuje dyskalkulię. Jest to zaburzenie dotyczące nabywania podstawowych, bardzo bazowych umiejętności arytmetycznych, czy ja bym powiedziała szerzej numerycznych, bardziej ogólnie, tak, przy jednoczesnym, uwaga, poziomie intelektu, chociaż to też jest dyskutowane obecnie, jednoczesnym poziomie intelektualnym adekwatnym do wieku dziecka. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, że dziecko, które ma dramatyczne problemy z przetwarzaniem liczb, na bardzo podstawowym poziomie nie radzi sobie z matematyką, te dzieci, i właśnie diagnoza wykazuje, że mamy do czynienia z dyskalkulią, że przyczyną jest dyskalkulia, te dzieci z definicji diagnozy dyskalkulii muszą być w normie intelektualnej.
tak żeby jakby diagnosta był pewien, że te problemy z matematyką nie wynikają z tego, że poziom intelektualny dziecka jest poniżej normy. No bo wtedy ciężko określić, czy to jest dyskalkulia, czy to jest kompletnie coś innego i obniżony poziom inteligencji sprawia, że dziecko sobie z matematyką nie radzi. Więc dzieci z dyskalkulią, czy też dorośli z dyskalkulią, bo to oczywiście nie dotyczy tylko dzieci, to są najczęściej osoby, które, to są często osoby, które mają nawet powyżej przeciętnego poziom inteligencji, a większość osób z dyskalkulią są osoby, które mają poziom inteligencji w zakresie normy, właśnie tak jak powiedziałam przed chwilą, lub nawet powyżej normy. Często te dzieci bardzo dobrze sobie radzą z innymi przedmiotami niż matematyka i tylko wybiórczo, właśnie wyjątkowo z matematyką sobie nie radzą. Więc nie jest to taki szeroki problem, tylko właśnie ta matematyka jest tą piętą achillesową, podczas gdy z innymi przedmiotami dziecko radzi sobie bardzo dobrze, a nawet przejawia pewne talenty. Jeśli chodzi o statystyki, literatura mówi, że to jest od 3 do 6% populacji ogólnej, ale też trzeba pamiętać o tym, że wciąż jest ten problem, że wiele osób z dyskalkulią jest niezdiagnozowanych, albo są to osoby nieprawidłowo zdiagnozowane, albo też problem jest odwrotny, diagnozuje się u kogoś dyskalkulię, podczas gdy nie jest to dyskalkulia, problem jest innej natury. Więc to są takie różne problemy powiązane z diagnozą, z niedoskonałością narzędzi diagnostycznych, z brakiem narzędzi diagnostycznych, co jest powszechne niestety i w Polsce, i w wielu innych krajach. I przyczyną dyskalkuli jest, znaczy to, co jest powiązane z dyskalkulią, to czyli czym jest de facto dyskalkulia. Dyskalkulia jest upośledzeniem tego zmysłu numerycznego, czyli braku tych bazowych, wrodzonych umiejętności numerycznych, których podstawą jest prawidłowy rozwój kory ciemieniowej. Czyli dyskalkulia rozwojowa wynika, tak jak mówiłam, z dysfunkcyjnego działania kory ciemieniowej. Tu Państwo widzicie przykładowe problemy, z jakimi borykają się osoby z dyskalkulią, nie tylko dzieci, ale także dorośli, którzy cierpią na dyskalkulię. Są to i mogą to być różnego rodzaju problemy. Nie wszyscy mają ten sam zestaw, że tak powiem, problemów, bo ktoś może przejawiać część z tych problemów, a z innymi, w zakresie innych, jakby problemu nie ma aż tak wyraźnego. Więc mogą to być problemy w zakresie szacowania. Często niektóre dzieci z dyskalkulią widzimy podczas badania, że dzieci nie potrafią szacować. To znaczy, kiedy mają na oko ocenić, który zbiór jest liczniejszy i liczniejszy, to tak jakby zgadywały. Czyli to jest na zasadzie strzelania na poziomie zupełnego zgadywania, na przykład na poziomie 50% wykonują takie zadanie, gdzie mają wskazać jak najszybciej jeden z dwóch zbiorów, który jest ich zdaniem liczniejszy. Ale dotyczy to nie tylko szacowania, liczebności, dlatego że takie osoby często mają też problemy z szacowaniem rozmiaru, z szacowaniem wysokości. Nie potrafią prawidłowo powiedzieć, jakiej wysokości jest budynek, na przykład, na który patrzą, albo jakiej wysokości jest pomieszczenie, w którym się znajdują. Podobnie jak nie potrafią oszacować, ile osób na przykład siedzi na sali wykładowej. Tak, podają zupełnie takie liczby, często kompletnie odległe od rzeczywistych. Czy szacowanie czasu również jest często zaburzone u osób z dyskalkulią. Mają problemy z porównywaniem liczb, która liczba jest większa. Jeżeli szybko mają wskazać, to robią to dużo wolniej niż osoby, które tego problemu nie mają. Problemy w zakresie przybliżonych obliczeń, czyli o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że są dwie liczby na przykład podane i trzeba jak najszybciej wskazać, jaka liczba będzie pośrodku tego przedziału liczbowego, tak? I jak daleko od tego rzeczywistego środka dana osoba wskazuje tą liczbę, która jej się wydaje, że będzie środkiem tego przedziału liczbowego. Albo podane jest działanie matematyczne, działanie dodawania razem z wynikiem i szybko trzeba ocenić, czy ten wynik jest poprawny, czy
Strategie poznawcze, które się stosuje podczas obliczeń, są najczęściej niedojrzałe po prostu u dzieci z dyskalkulią, takie, które są na poziomie dziecka dużo młodszego. Problemy też w zakresie zapisu działań i symboli arytmetycznych. Tu się często błędy podczas zapisu albo dziwacznie bardzo dzieci zapisują działania matematyczne czy symbole, albo nie znają po prostu znaczenia na przykład różnych symboli, albo mylą dodawanie z mnożeniem. No, to są tego typu historie. Wydobywanie tak zwanych faktów arytmetycznych. Gdybym Państwa teraz zapytała, ile to jest 5 plus 7, to od razu z głowy wyciągacie gotowy wynik, musicie 12, prawda? Jest to oczywiste. Nie musicie przeliczać tego, zastanawiać się długo, ile to jest 5 plus 7, bo wiemy, ile to jest 5 plus 7. Nauczyliśmy się po prostu, tak jak się, nie wiem, zdań całych czy wierszyków w szkole uczyliśmy, tak jak się uczyliśmy tabliczki mnożenia na pamięć w szkole. To znaczy, że uczyliśmy się faktów arytmetycznych, że 3 razy 3 jest 9, tak? Nie musimy tego przeliczać w głowie za każdym razem i poświęcać ileś tam czasu na to, tylko wydobywamy z pamięci długotrwałej gotowy wynik, czyli fakt arytmetyczny, że 3 razy 3 jest 9. U dzieci z dyskalkulią stanowi to duży problem, albo wydobywają niewłaściwe fakty arytmetyczne, albo zajmuje im to więcej czasu. Oczywiście też mylenie cyfr w liczbach wielocyfrowych, zamiana miejscami, liczenie na palcach utrzymuje się dłużej niż standardowo utrzymuje się u dzieci. Czy na przykład dziwne, absurdalne wyniki działań matematycznych. Dziecko dodaje dwie liczby dwucyfrowe i wychodzi mu jako wynik pięciocyfrowa liczba, co rzecz jasna nie jest możliwe. No ale tak po prostu, tak mu wychodzi, tak, z działania. Z takich codziennych problemów osoby z dyskalkulią mają na przykład problemy z liczeniem pieniędzy. Trudno jest im szybko policzyć albo prawidłowo policzyć, ile reszty powinny dostać, kiedy na przykład mają określoną kwotę i kupują coś za określoną kwotę. W związku z tym no, mają problem z tym, żeby ocenić, czy rzeczywiście prawidłowo wydano im resztę, albo czy w ogóle będą mieć jakąś resztę, jeżeli mają określoną ilość pieniędzy. Mają też często te osoby problemy z określaniem godziny na zegarze. Te dzieci się nie potrafią nauczyć posługiwania, bardzo długo nie potrafią się nauczyć posługiwania zegarem, oczywiście wskazówkowym, bo tu chodzi o zegar wskazówkowy, taki z cyferblatem. I teraz to, co pokazuje, jakiego kalibru są to trudności, to jest to, co Państwo tutaj widzicie na samym końcu. Zgodnie z literaturą, w literaturze można przeczytać wręcz takie stwierdzenia, że dzieci, na przykład 10-letnie z dyskalkulią, z matematyką radzą sobie na poziomie dziecka 5-letniego. Więc możemy sobie zobaczyć, możemy sobie wyobrazić, jakiego rodzaju to jest przepaść i jak daleko po prostu w rozwoju tych umiejętności, w opanowaniu umiejętności numerycznych, jak daleko te dzieci są w tyle po prostu za swoimi rówieśnikami. Tu jest przykładowy wynik z naszych badań, które przeprowadziliśmy już dość dawno temu, ale opublikowaliśmy je całkiem niedawno temu. To są wyniki badań, w których uczestniczyły dzieci z dyskalkulią bądź ryzykiem dyskalkulii. Mówię, że z dyskalkulią bądź z ryzykiem dyskalkulii, dlatego że był dość szeroki zakres wieku tych dzieci, które uczestniczyły w tych badaniach. A u młodszych dzieci w pierwszych latach szkoły nie diagnozuje się dyskalkulii. Po prostu się nie da postawić diagnozy dyskalkulii. Żadna poradnia po prostu nie postawi diagnozy dyskalkulii. Jedyne, co może napisać w opinii, to, że jest ryzyko dyskalkulii. Natomiast dyskalkulię diagnozuje się, z tego, co mi wiadomo, w klasie 8 dopiero, więc już bardzo, bardzo późno. Na pewno zbyt późno na podejmowanie jakichś sensownych interwencji. Niestety. Oprócz tego w badaniach tych uczestniczyły dzieci, odpowiednio dobrana grupa kontrolna, dzieci prawidłowo rozwijających się i co my tu widzimy na tych słupkach? To są wyniki tych dwóch grup dzieci, które wykonywały to zadanie z szacowaniem miejsca liczb na osi.
od 1 do 9. Tu są wyniki dla każdej liczby. Te żółte słupki oznaczają wielkość błędu szacowania dla dzieci z dyskalkulią bądź ryzykiem dyskalkulii. Te niebieskie słupki to jest wielkość błędu szacowania dla grupy kontrolnej. Oczywiście to nie jest tak, że dzieci prawidłowo rozwijające się mają tak perfekcyjnie potrafią oszacować miejsce liczb na osi, że te słupki powinny być zerowe, bo tak nie jest. Ale no, niemniej jednak Państwo widzicie, że te słupki dla wielkości tego błędu szacowania dla dzieci prawidłowo rozwijających się są każdorazowo mniejsze, z jednym wyjątkiem w przypadku dziewiątki, to myśmy interpretowali w ten sposób, że dzieci prawidłowo rozwijające, było to zadanie dla nich tak proste, że po prostu niestarannie wykonywały to zadanie i paradoksalnie wyszedł nam większy błąd szacowania miejsca liczby 9, która zresztą była widoczna w ogóle na osi, bo im się tych kropek na przykład nie chciało przeliczać albo przeliczały to niedokładnie i klikały w nieodpowiednim miejscu na osi. W związku z tym akurat tu w przypadku dziewiątki wyszedł większy błąd szacowania dla dzieci z grupy kontrolnej niż dla dzieci z dyskalkulią. Natomiast widzimy, że ogromne problemy dotyczą tych liczb po środku osi i rzeczywiście dla dzieci z dyskalkulią wielkość tego błędu szacowania każdorazowo jest większa, nieraz bardzo istotnie większa od wielkości błędu, przepraszam, szacowania miejsca liczb na osi u dzieci prawidłowo rozwijających się. Także tak te dwie grupy dzieci wykonują to zadanie z szacowaniem miejsca liczb na pustej osi. Teraz trochę bym chciała powiedzieć Państwu o tym, ponieważ no, obiecane jest w tytule wystąpienia, że będzie o tym, w jaki sposób gry można wykorzystywać takie metody, takie narzędzia jak gry komputerowe. W związku z tym zacznę od tego, że w ogóle jest na szczęście obecnie bardzo dużo literatury i bardzo dużo badań się prowadzi. Dużo się takich metod konstruuje na świecie. I wiele wyników badań pokazuje, że jest pewna mniejsza lub większa, oczywiście, skuteczność takich metod jak gry komputerowe, mówimy fachowo treningów poznawczych z komputerowymi grami. Jest duża efektywność, jeśli chodzi o ich wpływ na poziom różnych zdolności, nie tylko matematycznych, ale testowano skuteczność takich metod w przypadku np. umiejętności językowych i w związku z tym potwierdzone jest w różnych badaniach ich korzystne zastosowanie zarówno edukacyjne w przypadku dzieci prawidłowo rozwijających się, jak i terapeutyczne w przypadku dzieci, które mają trudności w zakresie pewnych umiejętności. Czyli mówimy tu na przykład o dysleksji, mówimy tu na przykład właśnie o dyskalkulii czy innych trudnościach, gdzie na przykład zaburzone umiejętności, takie zdolności uwagowe, czy umiejętności związane z kontrolą poznawczą. Więc dużo takich gier stosowano w badaniach i wykazano ich do pewnego stopnia efektywność. Co więcej, jest wiele badań, które pokazują, że treningi poznawcze z grami komputerowymi zmieniają zarówno strukturę mózgu, anatomię mózgu, jak i organizację funkcjonalną mózgu, oczywiście in plus, tak? Domyślamy się, że chodzi o korzystne zmiany neuroplastyczne. Konstruując takie narzędzia jednak, badacze muszą mieć na uwadze to, że trenowane oczywiście, kiedy stosujemy taki trening poznawczy z grą komputerową, trenowane muszą być te umiejętności, które są zaburzone w tym określonym deficycie poznawczym, w przypadku którego chcemy sprawdzić efektywność tej gry. A co więcej, ważne jest też to w takich technikach, w takich metodach, że poziom trudności takiej gry musi być dopasowany do poziomu umiejętności ucznia. Innymi słowy, gra nie może być ani za łatwa, bo się szybko znudzi, ani nie może być za trudna, bo zdemotywuje po prostu ucznia. Więc trzeba wiedzieć, od jakiego poziomu zaczynać. Musi być dobrze dopasowana do wieku dziecka, a z drugiej strony do tego, na jakim poziomie są jego umiejętności, czyli jakie trudności przejawia dziecko, żeby odniosła skutek po prostu ten trening z grą, żeby była określona efektywność, na której nam zależy. Wiele badań też pokazuje, że takie metody jak gry komputerowe oczywiście zwiększają motywację, zwiększają chęć dzieci do uczestnictwa w takim
w takiej metodzie, w takim sposobie uczenia się matematyki są po prostu bardziej atrakcyjnym narzędziem niż tradycyjne arkusze po prostu testowe, karty pracy tak zwane, czy inne po prostu takie bardziej standardowe metody pracy z uczniami, jeśli chodzi o matematykę, prawda, tak? Czy też w zakresie jakichś innych umiejętności. Tu są przykłady, kilka przykładów takich gier, których skuteczność testowano w badaniach, czyli przykłady właśnie z literatury naukowej. Te gry polegają na przykład, znaczy opierają się właśnie na zależności między liczbami a wielkością, liczbami a długością, odległością. Czy też operują właśnie formatem albo symbolicznym, albo niesymbolicznym. Jak widzimy również tutaj na tych przykładach stosuje się też gry, które opierają się na szacowaniu miejsca liczb na osi. Widzimy to tutaj na górze, jak również na tym przykładzie gry Rescue Calcularis zastosowanej przez Kucjan i współpracowników. To jest ta gra z tą rakietą, gdzie rakieta musi wylądować w określonym miejscu pustej osi liczbowej, gdzie są tylko trzy wartości podane. Dziecko musi, widząc tą liczbę na rakiecie, wylądować w określonym miejscu, czyli oszacować, gdzie znajduje się miejsce tej liczby, bądź w wyniku działania, który się wyświetla, też może się wyświetlać na tym statku kosmicznym. Operowanie jest formatem symbolicznym, niesymbolicznym. Tu, jak Państwo widzicie, jest przykład planszy z gry komputerowej Number Race, czyli wyścig liczb. Ona w wielu różnych wersjach językowych powstała, z tego co wiem, jest darmowo do pobrania. I polega ona na tym, że trzeba określić jak najszybciej, gdzie jest więcej monet do ukrycia w takim kuferku ze złotymi monetami. Jak się wskaże odpowiednią liczbę, czyli tą, która jest większa, przesuwa się gracz o odpowiednią liczbę pól. I gracz konkuruje tutaj z drugim graczem albo z komputerem. Chodzi o to, żeby jak najszybciej dojść do mety. Więc różne są formy tych gier i bardzo wiele tych gier zastosowano w badaniach. I teraz tutaj przykłady wyników, co te badania z użyciem takich gier bądź podobnych pokazały. Więc na przykład rezultaty pokazują, że następuje u dzieci, które grały, odbyły taki trening poznawczy z taką grą, następuje poprawa w zakresie umiejętności porównywania liczb prezentowanych w różnym formacie. Czy na przykład usprawniają tak zwaną subitację. Subitacja to jest szybkie, bezwysiłkowe określanie, bez przeliczania, określanie liczebności małych zbiorów. Czyli widzimy trzy elementy i od razu bez konieczności przeliczania widzimy, że to są trzy elementy. Jak są dwa elementy, od razu widzimy, że są dwa. I to jest subitacja. I to jest umiejętność wrodzona też, tak? Właściwa nawet bardzo małym dzieciom oraz innym gatunkom zwierząt. Czy poprawi się na przykład umiejętność odejmowania, czyli takie umiejętności arytmetyczne w zakresie odejmowania, również podnosi się ich poziom wskutek odbycia takiego treningu z grą. Czy na przykład poprawa w zakresie działań arytmetycznych i tych zależności numeryczno-przestrzennych, czyli szacowanie właśnie miejsca liczb na osi, operowanie mentalną osią liczbową. To też może być efektem, to badania Kucjan właśnie między innymi pokazały, że to było efektem odbycia treningu z tą grą. Niewiele jest takich badań. Sama się na własnej skórze niestety boleśnie przekonałam, dlaczego jest niewiele takich badań, bo to są bardzo trudne badania w realizacji. Niemniej wstępne bardzo wyniki, pierwsze, które mam już przeliczone, dzisiaj Państwu pokażę, mam nadzieję, że zdążę, ale niewiele jest takich badań, które pokazują nie tylko, co się zmienia w poziomie wykonania pewnych zadań, czyli co na poziomie, mówimy, behawioralnym się zmienia wskutek odbycia takiego treningu z grą, ale no, bardzo interesujące jest oczywiście to, co się zmienia w organizacji funkcjonalnej mózgu, czyli jakie zmiany neuroplastyczne następują
wskutek odbycia takich treningów poznawczych z grą komputerową. Czyli innymi słowy, czym skutkuje w mózgu, jakimi zmianami w mózgu skutkuje operowanie, na przykład ćwiczenie operowania mentalną osią liczbową. I wspomniana tutaj już Kucjan z zespołem właśnie nie ograniczyła się wyłącznie do zbadania tego, jakie umiejętności się poprawiają wskutek odbycia treningu z grą Rescue Calcularis. Ale też dzieci były badane w skanerze rezonansu funkcjonalnego, aby sprawdzić, po pierwsze, sprawdzić, jaka jest różnica między organizacją funkcjonalną, wzorcem aktywacji podczas wykonywania pewnego zadania związanego z operowaniem liczbami, różnica pomiędzy grupą dzieci prawidłowo rozwijających i dzieci z dyskalkulią. I to jest to, co widzicie Państwo po lewej stronie. Widzimy, że podczas wykonywania takiego zadania w skanerze u dzieci z grupy kontrolnej te aktywacje, no, one są w takich właśnie właściwych miejscach, które się powinny zapalać, mówiąc kolokwialnie w naszym mózgu, kiedy wykonuje się tego typu zadanie, kiedy operuje się liczbami. Natomiast u dzieci z dyskalkulią widzimy też, że te aktywacje są znacznie bardziej ubogie, tak? W wielu miejscach w ogóle nie pojawia się aktywacja. No i teraz dzieci uczestniczyły w serii takich treningów z tą grą Rescue Calcularis, no i oczywiście badaczy interesowało to, co zmieni się, czyli wykonano powtórny pomiar, bo ideą takich badań jest to, żeby móc sprawdzić, co się zmieniło, to trzeba wykonać pierwszy pomiar przed rozpoczęciem treningów, potem dzieci odbywają treningi, a potem robi się ten sam pomiar, który był na początku, tylko po zakończeniu treningów. Więc to, co tutaj widzimy, to, co tutaj Państwo widzicie po prawej stronie, to z jednej strony badacze zaobserwowali u wszystkich dzieci, u obu grup, jak wzięto to wszystko razem pod uwagę, nastąpiła redukcja aktywacji, taka paradoksalna trochę, redukcja aktywacji w różnych miejscach po odbyciu treningu u wszystkich dzieci. Taką redukcję wiąże się z tym, że jeżeli się wyćwiczy jakąś umiejętność, to wtedy właśnie spada aktywacja obszarów odpowiedzialnych za tą umiejętność, czyli bardziej ekonomicznie po prostu mózg działa, nie potrzebuje już tak dużej aktywacji, żeby wykonać pewną czynność, ponieważ ona została wytrenowana, wyćwiczona i to skutkuje właśnie takim spadkiem aktywacji. Ale oczywiście przyjrzano się przede wszystkim temu, co wydarzyło się w mózgu dzieci z dyskalkulią i zaobserwowano, że u dzieci z dyskalkulią nastąpił wzrost aktywacji w tych obszarach, które były dysfunkcyjne wcześniej, czyli właśnie nie zapalały się, nie aktywowały się i po treningu kilka tygodni, zobaczmy, że to jest pewien odstęp czasu już nawet, takie zmiany po prostu się zachowały w tych dysfunkcyjnych obszarach. Przywrócono, można powiedzieć, czy pojawiła się po prostu aktywacja, czyli przywrócono utracone, można powiedzieć, funkcje utracone wskutek deficytu. Więc są i takie badania, które pokazują, że taki trening poznawczy z grą matematyczną skutkuje też zmianami neuroplastycznymi. To teraz jeszcze dwa słowa o tym, ponieważ tego też dotyczyły moje badania, jakie jest znaczenie ruchu, jeśli chodzi o ćwiczenie umiejętności poznawczych. Można by sobie wyobrażać, że kompletnie czym innym są funkcje ruchowe, a czym innym funkcje poznawcze i jakim cudem to w ogóle może mieć cokolwiek ze sobą wspólnego. Ale okazuje się, i bardzo wiele badań takich związanych z rehabilitacją pacjentów, czy badań właśnie związanych z poprawą umiejętności, które są powiązane z funkcjami wyłącznie poznawczymi. Wiele badań pokazuje, że włączenie do czy to rehabilitacji, czy treningów poznawczych, włączenie elementu ruchowego, czyli powiązanie ćwiczeń ruchowych z ćwiczeniem funkcji poznawczych, daje jeszcze lepsze rezultaty, czyli efektywność takich treningów
poznawczo-ruchowych jest dużo większa niż treningów wyłącznie poznawczych. Jeśli chodzi o umiejętności matematyczne, akurat umiejętności numeryczne, to były wręcz takie badania, i tu, to są akurat badania nie dotyczące treningów poznawczo-ruchowych, ale też badania, które potwierdzają jakby ten związek, ten wpływ ruchu na funkcje poznawcze. To badania takie czysto korelacyjne, które pokazują, że sprawność ruchowa dzieci koreluje z poziomem ich umiejętności matematycznych. Innymi słowy, dzieci, które są ruchowo sprawniejsze, są również sprawniejsze w matematyce. Czy na przykład takie badania, które pokazały, że dzieci, które gestykulują podczas rozwiązywania problemów matematycznych, lepiej sobie z tym radzą niż dzieci, którym się nie pozwala gestykulować. Więc nie obawiajmy się, proszę Państwa, gestykulować. Ja bardzo często, teraz tego Państwo nie widzicie, ale jak na przykład gdzieś przy katedrze wygłaszam jakiś wykład, to ja bardzo dużo się ruszam, spaceruję, wymachuję rękoma, bardzo dużo gestykuluję. I jest to, badania pokazują, że jest to bardzo pomocne, że to sprzyja przetwarzaniu poznawczemu, więc ruch jest bardzo ważny, jeśli chodzi o zdolności poznawcze. Szereg takich badań rozmaitych dotyczących właśnie treningu ruchowo-poznawczego przeprowadzili badacze z takiego zespołu z Uniwersytetu w Tübingen w Niemczech. I badania te pokazały, na przykład były to badania z użyciem takiej maty tanecznej. Przykład takiej maty tu Państwo widzicie. Albo z użyciem takich, na przykład osi liczbowej, która była przyklejona do podłogi, taka duża oś liczbowa, wzdłuż której dzieci spacerowały, żeby wykonać pewne zadania związane z liczbami, na przykład pokazać wynik jakiegoś działania, które musiały wykonać. Jeśli chodzi o te badania z matą taneczną, no to one pokazały, że dzieci miały wyświetlane pewne zadanie i odpowiadały na tej zasadzie, w grupie kontrolnej odpowiadały werbalnie po prostu. Mówiły, podawały wynik, natomiast dzieci w tych grupach, gdzie było zaangażowanie ruchu dodatkowo, odpowiadały za pomocą tej maty tanecznej, albo tapując po prostu na określone pola nogami, albo skacząc po prostu z pola na pole. Czyli to było takie zaangażowanie rzeczywiście ruchu całego ciała. No i badania te pokazały, że skuteczność takiego treningu poznawczo-ruchowego jest większa niż takiego treningu, czy też w ogóle wykonywanie po prostu zadań z wykorzystaniem ruchu jest bardziej skuteczne, bardziej efektywne niż wtedy, kiedy nie ma tego elementu ruchowego. Czy inne badania, które pokazują, w jaki sposób ruch wpływa na procesy poznawcze, chociażby takie badania, które mówią, że ćwiczenia fizyczne zwiększają efektywność sieci neuronalnych, które są ważne w uczeniu się. Ruch poprawia działanie czołowo-ciemieniowych, czyli tych kluczowych właśnie dla przetwarzania liczb, sieci odpowiedzialnych za uwagę, czyli wpływają pozytywnie na procesy uwagowe. Czy wpływają korzystnie, podnoszą skupienie uwagi i funkcjonowanie pamięci roboczej? Wystarczy kilkadziesiąt minut takich ćwiczeń ruchowych, tradycyjny WF w szkole, czy rytmika w przypadku przedszkola. Rytmika, tu właśnie warto wspomnieć, że dlatego ważne są takie zajęcia, a jak jeszcze do tego dochodzi muzyka, to jeszcze lepiej, bo wpływ muzyki, przetwarzania rytmu, przetwarzania dźwięków też jest bardzo korzystny, jeśli chodzi o umiejętności matematyczne. Dziś już nie mam czasu, żeby ten wątek rozwijać, ale on też jest dość obszernie badany. Czyli jakby wniosek, który wypływa z tych badań i taka rada, można powiedzieć, dla nauczycieli, dla rodziców, w jaki sposób uczyć skutecznie matematyki, to na przykład matematyki czy innych przedmiotów, to na przykład bawmy się w kalambury,
które angażują ruchowo, kiedy na przykład uczymy języka, czy na przykład stosujmy rzeczywiście rytmikę zabawy z muzyką, z ruchem w przedszkolu, w szkole zresztą też takie zabawy z ruchem się przydają, jeżeli uczymy dzieci matematyki z wykorzystaniem ruchu. I teraz postaram się pokrótce, możliwie jak najszybciej, bo widzę, że czas mi już bardzo ucieka. Chciałabym o swoich badaniach opowiedzieć. Myśmy skonstruowali lata temu taką bardzo prostą, jak Państwo widzicie, grę komputerową, nazywa się Calculilo. To jest gra, która jest oparta na istnieniu, na operowaniu osią liczbową, bardzo krótką osią liczbową, bo myśmy tą grę konstruowali z myślą o dzieciach takich na początku edukacji szkolnej, czy nawet dzieci przedszkolnych. W związku z tym ona ma zakres od 1 do 9. Zadanie gracza jest bardzo proste. Leci się takim, jak Państwo tutaj widzicie, po lewej stronie jest widoczny statek kosmiczny. I zadanie gracza jest takie, że trzeba, jak widzi na przeszkodzie określoną liczbę, to musi się tym suwakiem, który znajduje się na dole ekranu, pod tym panelem z liczbami, pod tą osią, musi się ustawić pod taką liczbą, którą widzi na przeszkodzie. Jak się już tam ustawi, to uderza w spację, w przypadku wersji gry na laptopie, dzięki czemu trafia po prostu w tą przeszkodę, w tą liczbę na przeszkodzie, tam się robi taki tunel i dziecko może tą przeszkodę pokonać, przelatując przez ten tunel, który powstał po strąceniu po prostu tego żółtego klocka z liczbą. Więc no, jakby zadanie gracza bardzo proste, na tym ta gra polega. Oczywiście ma tam 20 poziomów, dwa światy, im wyższy poziom, tym trudniej, bo tam znikają pewne liczby w pewnym momencie, na początku jest łatwiej, potem jest trudniej. To jest z kolei wersja gry, taka wersja gry, którą byśmy skonstruowali po to, żeby zaangażować element ruchu, czyli żeby móc realizować treningi poznawczo-ruchowe. I to jest wersja gry, która działa z czujnikiem ruchu Kinect. Ten ruch jest rejestrowany po prostu przez ten czujnik, który tu Państwo widzicie przed tym dzieckiem, na tym krześle przed nim znajduje, tego nie widać może za bardzo, ale tam się znajduje właśnie czujnik ruchu Kinect i on rejestruje ruchy rąk dziecka. Mianowicie dziecko porusza tym suwakiem, pod tym panelem z liczbami, za pomocą ruchów prawej ręki lewo-prawo. Przemieszcza po prostu ten suwak w określoną stronę, tak żeby ustawić się pod określoną liczbą. I jak już tam jest, to trafianie do tej przeszkody, czyli strącanie tej liczby, która jest na przeszkodzie, na tej wieży, następuje poprzez ruch góra-dół lewej ręki z kolei. Tak? Dlatego tu widzimy, że ona rusza jedną ręką i drugą ręką, bo prawą przesuwa tym suwakiem, a lewą trafia w przeszkodę. Więc tak wygląda ta wersja poznawczo-ruchowa tego treningu. Zadania, które dzieci wykonywały w tym akurat badaniu, które wykonywały przed rozpoczęciem treningów i po zakończeniu treningów, no bo musieliśmy dwukrotnie zmierzyć poziom umiejętności matematycznych, żeby zobaczyć, co się zmieniło wskutek oddziaływania treningu. To były zadania z naszej baterii zadań, którą skonstruowaliśmy. Wiele poradni używa tego testu jako wsparcia w diagnozie ryzyka dyskalkulii. To są zadania z testu ProCalculia 6-9 i one, jak Państwo widzicie, polegają na tym, że dziecko albo musi jak najszybciej wskazać, która z dwóch prezentowanych liczb jest większa, czy ta po prawej, czy ta po lewej, odpowiadają na klawiaturze komputera i te liczby są prezentowane albo jako dwie cyfry, albo jako dwa zbiory kropek, albo jako cyfra i zbiór kropek. Może to być po lewej cyfra, po prawej kropki, albo odwrotnie. Kolejne zadanie to szacowanie liczebności, gdzie na oko już dziecko bez liczenia musi oszacować, w którym kwadracie jest większa liczba tych drobnych kropek, tak zwany strób numeryczny, czyli też porównywanie dwóch liczb w postaci symbolicznej, w postaci cyfr, przy czym to jest takie utrudnienie, że jedna z tych cyfr jest fizycznie mniejsza, a druga jest fizycznie większa i w połowie przypadków ta liczba, która jest liczbowo większa, ma większą wartość liczbową, jest fizycznie mniejsza, to jest tak, no, dla zmyłki można powiedzieć, pojawia się tak zwany konflikt poznawczy i mierzyliśmy też, jak dziecko taki strób numeryczny wykonuje.
I wreszcie te dwa zadania, szacowanie miejsca liczb na osi, które już Państwo znają, już Państwu je pokazywałam. Jeśli chodzi o grupę dzieci, które uczestniczyły w tych badaniach, to były dzieci prawidłowo rozwijające się, bo najpierw z udziałem takich dzieci przeprowadziliśmy badania nad efektywnością gry Calculilo. Dzieci były podzielone na trzy grupy. Grupę, która trenowała z grą Calculilo na komputerze, na laptopie. Było to 37 dzieci, były to zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, jak widzimy. Druga grupa trenująca z grą Calculilo z czujnikiem ruchu kinek, czyli trening poznawczo-ruchowy, i wreszcie trzecia grupa, no bo żeby sprawdzić, czy dzieci lepiej wykonują pewne zadania mierzące poziom umiejętności numerycznych po treningu, to musimy zestawić to oczywiście jeszcze z taką grupą kontrolną, która treningu w ogóle żadnego nie odbywa, żeby wiedzieć, czy to był wpływ gry, trenowania z grą, czy po prostu był to upływ czasu, albo kwestia tego, że po raz drugi te zadania w tym powtórnym pomiarze wykonywały. Więc należało dla prawidłowości takiej metodologicznej oczywiście jeszcze przebadać dwukrotnie taką grupę, która pomiędzy pierwszym i drugim pomiarem żadnego treningu nie odbyła. W sumie było to 88 dzieci, chociaż w całym projekcie uczestniczyło sto kilkadziesiąt dzieciaków uczestniczyło, ale bardzo wiele dzieci wypadło z procedury, na przykład nie dokończyło treningów, albo na przykład dane były, no, że tak powiem, wybrakowane, nie nadawały się do analizy w przypadku części pretestów czy części posttestów. To jest też urokiem niestety właśnie tego typu czasochłonnych i skomplikowanych badań z treningami. Więc procedura była taka, jak Państwo widzicie, najpierw pretest, czyli pierwszy pomiar, potem dziecko było w jednej z trzech grup i odbywało trening, bądź go nie odbywało. Następnie i te treningi trwały, sesje treningowe były około pół godziny, było ich 10, a następnie po tej serii treningów jeszcze raz dziecko wykonywało te zadania z ProCalculi 6-9, czy odbywało posttest, i jeszcze dodatkowo mierzyliśmy poziom inteligencji dzieci. I króciutko wyniki, jakie uzyskaliśmy. Po pierwsze, w tym zadaniu, gdzie mierzyliśmy czas reakcji z porównywaniem liczb w formacie niesymbolicznym, czyli były dwa zbiory kropek i dziecko musiało jak najszybciej określić, po której stronie, prawej czy lewej, znajduje się większa liczba, czyli jest więcej kropek. No to widzimy, że w przypadku tej grupy, która trenowała z Kinectem, czyli był trening poznawczo-ruchowy, wyraźnie szybciej ta gwiazdka oznacza, że ta różnica pomiędzy wynikiem z pretestu i wynikiem z posttestu, że ta różnica jest istotna statystycznie. Czyli widzimy, że w przypadku tej grupy, która trenowała z Kinectem, wyraźnie się skrócił, istotnie się skrócił czas odpowiedzi, szybciej po prostu wskazywały większą liczbę. Nie mamy istotnej różnicy w przypadku dwóch pozostałych grup, zarówno tej trenującej z laptopem, jak i tej, która nie trenowała w ogóle. Ale dużo fajniejsze są wyniki z tych zadań z szacowaniem miejsca liczby na pustej osi liczbowej, bo tutaj widzimy, te słupki oznaczają wielkość błędu szacowania miejsca liczby na osi. I znowu te ciemniejsze słupki to jest pretest, czyli pierwszy pomiar tej umiejętności, a te jasne to jest pomiar powtórny tej umiejętności po odbyciu treningów. I widzimy, że w obu grupach trenujących mamy istotny spadek wielkości błędu szacowania, czyli dzieci dużo lepiej po odbyciu treningu szacują miejsce liczby na osi. Obie różnice są istotne statystycznie, jak widzimy, i na korzyść, że tak powiem, na korzyść posttestu, czyli po odbyciu treningu dużo lepiej wykonują to zadanie. W przypadku grupy, co ważne, w przypadku grupy nietrenującej, no widzimy, że różnica jest w tą samą stronę, ale to jest różnica nieistotna statystycznie, to jest ważne. Czyli z punktu widzenia statystyki nie możemy powiedzieć, że tu nastąpiła jakakolwiek poprawa. Nie ma istotności statystycznej tej różnicy, czyli tak jakby tutaj ten upływ czasu u dzieci nietrenujących nie wpłynął korzystnie czyli on nie spowodował spadku, tak, wielkości tego błędu szacowania. Więc wnioski, które można sformułować na podstawie tych badań z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, są takie, że wskutek
odbycia takiego treningu dzieci szybciej porównują liczby prezentowane w formie zbiorów kropek. Po treningu też wzrasta, jak widzieliśmy, precyzja szacowania miejsca liczb na pustej osi liczbowej. I szczególnie, jak widzieliśmy, efektywny wydaje się być ten trening, gdzie zaangażowano ten element ruchu, czyli trening z Kinectem, z czujnikiem ruchu Kinect, chociaż też jednocześnie to, że tutaj osoby bardzo uważne być może wyłapały to, ale ja zwrócę tutaj na to uwagę, więc zwrócę się do tych slajdów. Widzimy, że w przypadku tej grupy z Kinectem jest znacznie większe zróżnicowanie, te wąsy takie, mówimy na to wąsy, te takie kreseczki, które są na górze tych słupków. To mówię osobom, które, do osób, które jakby nie są zaznajomione jakby z prezentowaniem tego typu danych na wykresach. Otóż te wąsy pokazują, im dłuższe one są, tym znaczy, że większe jest zróżnicowanie wyników dla danej grupy, tak? Bo słupek nam pokazuje pewną średnią dla danej grupy, tak samo tutaj, a te wąsy pokazują, jak bardzo zróżnicowane są te wyniki w obrębie danej grupy. I widzimy, że w grupie trenującej z Kinectem tam jest większe zróżnicowanie. To się mogło też przełożyć na to, że nie wychwyciliśmy pewnych różnic. Być może te różnice byłyby jeszcze większe, gdyby grupa nie była tak bardzo zróżnicowana. Jednym z efektów tych badań z użyciem gry Calculilo było powstanie, stworzenie gry Numbala. To jest gra, która jest darmowo dostępna, można ją ściągnąć z internetu. Ona jakby podstawy ma te same, ale jest oczywiście już bardziej, nie jest już taką prostą grą, tylko ma już bardzo piękną grafikę, jest bardzo rozbudowana, tam jest wiele różnych dodatkowych elementów. Ale jakby baza jest ta sama. Też dziecko operuje osią liczbową od 1 do 9, żeby pokonywać pewne przeszkody i lecieć statkiem kosmicznym. I więc zachęcam, można sobie poszukać w internecie tej gry, ściągnąć i można sobie pobrać. Ona już jest trochę trudniejsza też niż gra Calculilo. Jej skuteczność też badaliśmy. Też użyliśmy w badaniach gry Numbala. Ona jest można jej użyć na urządzeniach takich jak tablety czy smartfony, więc używaliśmy tabletu w tym przypadku. I też dzieci po odbyciu treningu z Numbalą sprawniej operują mentalną osią liczbową. Już tych wyników Państwu nie pokazuję. Ten projekt, który następnie rozpoczęliśmy i on trwa jeszcze do teraz, ale już go szczęśliwie kończymy, to znaczy faza badań już się zakończyła, teraz analizujemy dane. To projekt, który miał na celu sprawdzenie efektywności tej gry Calculilo, ale już u dzieci z ryzykiem dyskalkulii, bo tamte badania dotyczyły dzieci, uczestniczyły w nich dzieci prawidłowo rozwijające się, a myśmy chcieli sprawdzić, czy podobne efekty odniosą treningi z użyciem gry Calculilo u dzieci, które mają duże problemy z matematyką, czyli u dzieci z ryzykiem dyskalkulii. Mówię z ryzykiem, bo to były dzieci w wieku takim wczesnopodstawówkowym, kiedy nie diagnozuje się jeszcze samej dyskalkulii, tylko ryzyko dyskalkulii. No i myśmy chcieli sprawdzić, co się zmieni w wykonaniu pewnych zadań mierzących podstawowe umiejętności numeryczne, ale też oczywiście interesowały nas, jakie zmiany neuroplastyczne zajdą po odbyciu takiego treningu z taką czy inną wersją gry. I w związku z tym dzieci były badane, jak Państwo widzicie, w skanerze rezonansu magnetycznego. Mierzyliśmy ich wzorce aktywacji mózgu podczas wykonywania zadań z liczbami przed rozpoczęciem treningów, potem po zakończeniu treningów. Interesowało nas to, jak się zmieni struktura, jak również funkcjonowanie mózgu wskutek odbycia takiego treningu. Trochę zmieniliśmy formę tego treningu, ponieważ w tych badaniach pomyśleliśmy, że zależy nam bardziej, chcieliśmy jakby wycofać się z tego reagowania, odpowiadania za pomocą klawiatury i wymyśliliśmy, że dzieci będą zarówno grać, jak i wykonywać pretest i posttest, te zadania mierzące poziom podstawowych umiejętności liczbowych na takim dużym
monitorze dotykowym. Więc będą po prostu za pomocą dotyku, no, ruchów palców, będą przesuwać właśnie ten suwak podczas gry, natomiast podczas wykonywania pretestów i posttestów będą wskazywać palcem, w którym kwadracie znajduje się większa liczba, na przykład, albo który zbiór jest bardziej liczniejszy podczas szacowania liczebności. Więc zarówno treningi, jak i pretesty i posttesty były wykonywane w ten sposób. Dołożyliśmy do tego jeszcze jeden warunek, jeszcze była jedna grupa dzieci grających, mianowicie programiści współpracujący z nami w ramach tego właśnie grantu, tego projektu, zrobili nam grę, taką grę kontrolną. Grę, która jest identyczna jak Calculilo, jak Państwo widzicie, tylko nie ma w niej liczb. Po co? Po to, żeby zobaczyć, czy to chodzi o sam, czy takie same efekty będą wynikiem w ogóle grania w grę, która bazuje na jakiejś zależności między symbolami a przestrzenią, czy też istotne jest to, żeby to były liczby. W związku z tym mamy takie calculilo bez liczb, ale zasada jest jakby ta sama. Też trzeba znaleźć ten symbol, bądź symbol odpowiadający temu symbolowi, bo są dwa zbiory symboli. Ten, który jest na przeszkodzie, trzeba powiązać z tym, który jest na tym panelu, na tej osi niby liczbowej, ale nie liczbowej, i strącić po prostu ten symbol z przeszkody, aby lecieć dalej. Więc dokładnie to samo, tylko właśnie zamiast liczb są takie nieliczbowe, neutralne symbole. Zadania, które tutaj też są trochę inne zadania w preteście i posteście niż w przypadku tych badań z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się. Co prawda, jedno zadanie, dwa zadania się powtarzają, są analogiczne, czyli mam porównywanie. Oj, przepraszam, nie wiem, dlaczego tu jest porównywanie liczebności zbiorów. Tu powinno być porównywanie liczb po prostu w formacie symbolicznym, także za ten błąd przepraszam. Czyli gdzie mamy to 8-5, dziecko jak najszybciej i poprawnie musi wskazać, bo mierzymy i czas reakcji, i poprawność reakcji, wskazać, która z tych dwóch liczb jest większa. Był też strób numeryczny, czyli znowu trzeba wskazać większą liczbowo liczbę, ale jedna jest fizycznie mniejsza, druga fizycznie większa. Trochę inny wariant zadania z szacowaniem liczebności, gdzie mamy kropki w jednym i w drugim kolorze, i dziecko musi dotknąć, wskazać na ekranie ten kolor, który charakteryzuje ten liczniejszy zbiór. Nie ten, który pokrywa większy obszar ekranu, tylko których kropek jest więcej, czy tych czerwonych, czy tych niebieskich. I dwa rodzaje zadań z szacowaniem miejsca liczby na osi. Z jednej strony dziecko musi wskazać palcem na pustej osi od 0 do 100 albo od 0 do 1000, gdzie znajduje się liczba wyświetlona nad osią, czyli coś podobnego, co stosowaliśmy w tamtych zadaniach, tylko tu widzimy, że już jest większy zakres liczbowy. I drugi wariant zadania, gdzie strzałka wskazuje jakieś miejsce na osi liczbowej i dziecko werbalnie musi odpowiadać. Myśmy rejestrowali te odpowiedzi, werbalnie odpowiada, jaka liczba jego zdaniem tam się znajduje. Więc takie dwie wersje zadań. I tu Państwo widzicie, że no, mieliśmy właśnie trzy grupy. To dotyczy dzieci. Tutaj nie ma dzieci tych, bo w tym badaniu też uczestniczyły dzieci prawidłowo rozwijające się. Natomiast te wyniki, które Państwu tutaj pokażę, dotyczą dzieci wyłącznie trenujących. I tylko trzech grup, niestety, dlatego że musieliśmy się wycofać z przyczyn technicznych, musieliśmy się wycofać z treningów z Kinectem, w związku z tym no, tej grupy ostatecznie nie skompletowaliśmy. Natomiast mamy dzieci w grupie trenującej z grą Calculilo na tym monitorze dotykowym. Był trening z grą kontrolną, też na monitorze dotykowym, i wreszcie kontrola pasywna, czyli dzieci znowu, które nie trenowały z żadną grą, nie odbyły żadnego rodzaju treningu. Były to zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Tu macie Państwo średni wiek dzieci. Procedura bardzo podobna jak w tamtych badaniach. Pierwszy pomiar. Potem część dzieci uczestniczyła w treningach z grą na monitorze dotykowym, z grą Calculilo, część grała w grę kontrolną na monitorze dotykowym, a część dzieci nie grała w żadną grę. I po zakończeniu serii treningów odbyły się ponowne pomiary, posttesty, mierzyliśmy też, kontrolowaliśmy poziom inteligencji.
I dwa wykresy Państwu pokażę, takich wstępnych wyników, ale tylko behawioralnych, bo na razie nie mamy danych neuro, to one są w trakcie analizy. To, co widzimy już w każdym razie w przypadku niektórych zadań, jaki jest rezultat odbycia takich treningów, no to w zadaniu ze strupem numerycznym, czyli przypominam, porównywanie dwóch liczb w postaci cyfr, ale jedna jest mniejsza fizycznie, druga większa, widzimy, że mamy dwie istotne różnice. I niestety tak, o ile jeden wynik wskazuje nam na efektywność treningu z grą Calculilo na monitorze dotykowym, bo jest bardzo wyraźna, istotna statystycznie różnica na plus. To znaczy dzieci szybciej wskazują większą liczbę po odbyciu treningu, to jest ten jaśniejszy słupek, niż przed rozpoczęciem treningu, to jest ten ciemniejszy. Tu był czas reakcji, czas odpowiedzi był dłuższy. W przypadku gry kontrolnej nie ma żadnej, widzimy prawie w ogóle nie ma różnicy, ale niestety w przypadku dzieci, które nie trenowały w ogóle, mamy też istotną różnicę i w podobnym kierunku. W tym samym kierunku właściwie jak w przypadku dzieci, które grały z grą Calculilo. Więc to jest taki wynik no, trudny do interpretacji i będziemy się teraz głowić, jak go wytłumaczyć. No ale pewnym optymizmem napawa to, co otrzymaliśmy w przypadku dzieci grających z grą Calculilo. Zwłaszcza, że w przypadku zadania z szacowaniem miejsca liczb na osi od 0 do 1000, bo tylko w przypadku tego zadania i w jednym wariancie z tych zadań otrzymaliśmy istotną różnicę w przypadku grupy dzieci, które grały w grę Calculilo na monitorze dotykowym, gdzie błąd, widzimy, że błąd szacowania miejsca liczby na osi od 0 do 1000 spadł, zmalał wskutek odbycia treningu z grą Calculilo. Widzimy, że również ta różnica jest istotna, w dwóch pozostałych grupach różnica jest nieistotna, czyli gra kontrolna nie skutkowała takim zmniejszeniem błędu szacowania i brak treningu również nie spowodował, że zmniejszyła się, czy zwiększyła się, czy zmieniła się, po prostu nie zmieniła się istotnie wielkość błędu szacowania. Można więc powiedzieć, że no dzieci, które trenowały z grą Calculilo, czyli tą z liczbami, z osią liczbową, no lepiej operują mentalną osią liczbową w zakresie od 0 do 1000 i szybciej porównują liczby w zadaniu z takim konfliktem poznawczym, w zadaniu strup numeryczny. Transfer tutaj, to pytanie transfer dotyczy tego, że no, jakby gra bazuje na osi liczbowej, czyli trenuje pewną umiejętność, która nie jest w żaden sposób związana z umiejętnością, którą mierzy strup numeryczny. W związku z tym mówimy w takich sytuacjach, że możemy podejrzewać, że nastąpił transfer umiejętności trenowanych na nietrenowane, czyli poprawiły się pewne umiejętności, które nie były ćwiczone w czasie treningu z grą, co też jest bardzo dobrym wynikiem. No i wynik trudny w interpretacji to ten, że krótszy jest czas w posteście, jest krótszy czas odpowiedzi w strupie numerycznym u dzieci, które nie odbyły treningu. Nie wiadomo właściwie, co tym wyniku można powiedzieć, co z tym wynikiem zrobić. Przyczyny, których tutaj możemy, na których możemy do pewnego stopnia tłumaczyć ten trudny do wytłumaczenia wynik, to pierwszą z takich przyczyn jest duża heterogeniczność, różnorodność grupy, całej próby w ogóle badanych, wszystkich badanych dzieci z dyskalkulią, jak i poszczególnych grup. Widzimy to, przyglądając się wynikom dzieci, zróżnicowaniu wyników dzieci nawet na poziomie pretestu, czyli w ogóle przed rozpoczęciem jeszcze treningów, czyli te grupy dzieci są bardzo zróżnicowane. Oprócz tego te grupy są relatywnie małe, no ale myśmy nie mogli zrobić treningów z większymi grupami, no bo to są badania, bo te dzieci jednocześnie, jak Państwo wiecie, były poddawane badaniu rezonansem magnetycznym. To są bardzo kosztowne badania, w związku z tym nie mogliśmy sobie pozwolić bo z tym te badania trwałyby bardzo wiele lat, gdybyśmy chcieli powiększać jeszcze te grupy, więc są relatywnie małe liczebności, przy których można nie wykazać pewnych efektów niestety.
Poza tym ważne jest też to, że dzieci, znaczy w ogóle populacja dzieci z dyskalkulią jest populacją w ogóle bardzo zróżnicowaną, bo są różne podtypy. Literatura opisuje różne podtypy dyskalkulii, ale też w różny sposób klasyfikuje się osoby z dyskalkulią na te podtypy. Co więcej, dyskalkulia współwystępuje, bardzo często współwystępuje z innymi deficytami, takimi jak zaburzenia uwagi czy dyslekcja. Bardzo często dzieci z takimi problemami jak dyskalkulia to są dzieci, które mają zespół Aspergera na przykład, to po prostu bardzo często obserwowaliśmy, relacjonowali to rodzice. Więc osoby z dyskalkulią, przez to, że bardzo różnią się od siebie zestawem tych problemów, zestawem objawów, to wszystko się niestety może przekładać na to, że nie wychwycimy pewnych efektów, przez to ich zróżnicowanie, nie wychwycimy tych efektów, które byśmy zobaczyli mniej zróżnicowanej próbie, na przykład z populacji dzieci prawidłowo rozwijających się. Jeśli przeciągnęłam, bo nie wiem, bo później zaczęłam, ale nie wiem, o ile później zaczęłam, jeśli przeciągnęłam, bardzo Państwa przepraszam i dziękuję za wszystkim, którzy wytrwali do końca. Dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to wiem, że teraz osoby prowadzące ten webinar odczytają mi prawdopodobnie te pytania. Jeżeli tylko będę potrafiła, to spróbuję odpowiedzieć, ale zachęcam Państwa też do zaglądania na stronę naszej pracowni Poznania Matematycznego UMK, na nasz fanpage również, gdzie staramy się od czasu do czasu pisać, co u nas słychać, co robimy, gdzie można więcej o projekcie, samym tym właśnie dużym projekcie z grantu przeczytać. Dziękuję Państwu bardzo.